Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się już w kolejnym odcinku dzisiejszego dnia z gry RimWorld. Moi drodzy, według waszych sugestii, całkiem słusznej skądinąd, warto by tutaj zmienić roślinę. Zasadziłbym tu drzewo po prostu na razie, bo siana mamy sporo, o to się zupełnie nie martwię, więc może zasadźmy po prostu tutaj dęby. Niech tutaj zbiorą co się tylko da, dajmy im tutaj jeszcze zadanie, polecenia, przepraszam, wytnij rośliny. O, proszę, w ten sposób. I dopiero potem niech się zajmą całą robotą. Jeszcze mnie naszło tak, że gdybym zbudował tu i tu drzwi i trzymał je na zawsze otwartym, to w takiej sytuacji, jeżeli jakiej byliśmy przy tych bumalopach, moglibyśmy się zamknąć i te bumalopy by po prostu przeszły za parę dni, nie? Będę musiał o tym pomyśleć, czy jeszcze będę chciał to zrobić, taki rodzaj, nie wiem, murowania się, czy nie. Zobaczymy. Zobaczymy, to nie są autodrzwi? To są drzwi z łapienia. Warto by je wymienić na autodrzwi, szczerze mówiąc, bo to są moje drzwi, których używam najczęściej do poruszania się, więc w dużej mierze nie widzę jakiegoś strasznego problemu, dla którego miałbym tego nie zrobić, więc może po prostu rozbierz to. Potrzebujesz ciepłych ubrań dla Dimitriego. To prawda, potrzebujemy. Jaka jest kolejność szycia? Zacznij od kurtki w takim razie, tak żeby Dimitri miał ciepłe ubranie. Bo w tym momencie ma spodnie chyba tylko, tak, i podkoszulek, czyli płaszcz mu się zdecydowanie przyda. Dobra, to tym się zajmie Mini, jak wstanie chyba. Nie, na razie to uprawia seks i nie śpi. Halo, proszę odpoczywać, a nie się seksować tutaj elegancko jakoś. O, prosiaczki moje, halo, dzień dobry, świnki. Jest i warg, witam serdecznie. Jest i krówka. Wszystkie moje zwierzątka pięknie wstały, bardzo ładnie. Dobra, superancko. Jest psychiczne brzęczenie, to jest dosyć irytujące, trzeba przyznać. Też mówiliście, że mogę po prostu ustawić taki mały stockpile tutaj na pasze, tak żeby Jason nie musiał biegać. I to ma nawet sens, wiecie, bo jeżeli on robi te pasze, to na pewno dajmy ci tak, że najpierw oczywiście tnij i tutaj daj taki malutki stockpile, o, coś takiego. Niech ten stockpile będzie na ważnym, załóżmy, bo ten jest chyba najważniejszy, tak? Sprawdźmy ten problem. Nie, ten jest ważny, czyli tutaj daj preferowany. Teraz, okej, okay. I teraz tak, wszystko tu wyczyść i pozwól na paszę dla zwierząt tutaj i następnie w tej sytuacji, jak mamy paszę dla zwierząt, to odkładaj do... Albo wiecie co? Chrzanić ten stockpile, tak szczerze. Usuń go i po prostu po zrobieniu szczegóły rzuć na ziemię. O, i w ten sposób zwierzaki, jeżeli to zostanie rzucona tutaj pasza, zwierzaki powinny ją jakoś tam przetransportowywać tutaj do paszowni mojej. Trochę paszy tutaj jeszcze jest. Handlarze przyszli, chyba to są ci, co ich wezwali, jeżeli się nie mylę, aczkolwiek ja teraz za dużo towarów nie mam, ale może będą mieli leki. Widziałem, że ostatnio prawie się wymsknęło mi i sprzedałem prawie wszystko, aczkolwiek ostatecznie uciekłem spod topora katowskiego i wyratowałem się. Wiesz co, Mini... Kurde, zrobiłabyś tutaj przynajmniej kurtkę, bo faktycznie Dimitri jej nie ma i to może być potem problem. Tak, jedni handlarze wyszli z zasięgu, spoko, Rodion, pozwól tutaj do nich. Okej, okay, dobra, co wy macie? Macie wszystko i nic. Serce, implant przeciwbólowy, implant szczęścia. Construction Neurotrainer, to jest zajebista rzecz, bo to się wkłada po prostu dla postaci, on automatycznie dostaje jakieś bardzo ładne rzeczy, w sensie boost do skillsów od razu. I to jest zajebiste, nie powiem. Ja wam za dużo sprzedać nie mogę, z tego co widzę, więc komponenty zawsze chcę, to na pewno. Co jeszcze bym zawsze chciał? Superstal może niekoniecznie. Spodnie skaniny może też niekoniecznie, wyrzutnia zagłady też niekoniecznie, aczkolwiek jest bardzo dobra. Serducha nie potrzebuję. Implant przeciwbólowy chyba też nie. Jest jeszcze implant szczęścia, on zmniejsza świadomość. Ja nie jestem taki przekonany, czy to jest taki dobry pomysł. Żeby oni by kupowali, gdybym miał, ale nie mam niestety na sprzedaż żadnych. Pytanie, czy chcę kupić te super apteczki? Odpowiedź brzmi nie. Macie Mawoła na sprzedaż, macie Kobrę na sprzedaż. Nieźle. Inteligencja średnia. No to jest do walki. Co wy jeszcze macie? Lisa. No tak generalnie to tylko leki. W sumie ten komponent od was wolę tylko kupić. Okej, okay, dobra. Co do mojego zdrowia, no powiedzmy, że jest chujowo, ale stabilnie. O tak, to można ładnie nazwać. Jeżeli chodzi o określenie. Aha, i widzę, że teraz tutaj nie ma drzwi, więc obowiązkowo potrzebujemy tutaj drzwi automatyczne z wapienia. Niech się tym zajmie jakikolwiek pierwszy budowniczy. Mini musi wyszyć to. Tail robi rzeźbę, 3000 roboty przed nią. Spoko, Dimitri wypala. Zajebiście. Widzę, że dajecie radę elegancko. Jest płaszczyk.
zająć się samoswoją. Ja zające nie mam zamiaru się w to bawić, więc tylko dajmy ci zajączku. Chodź tutaj. I ty idziesz na zarżnięcie. Dobrze. Okej. Okay. Dimitri. Rzadkie trumbo. Mógłbym się nim zająć. I opierdzielić jego róg potem. To jest niegłupie. Dobra. To świństwo trzeba wypolować całe. Próbowałem ostatnio wyjść na ten trik, o którym wam mówiłem, zamurowania tego trumba jak śpi, ale w tej wersji one już chyba sobie po prostu robią major break u Alexa. Psychiczne brzęczenie jest irytujące, to prawda. Co to jest? Kazuar. Nie wiem, co to jest, aczkolwiek zabierzemy to. I trzeba się wybrać tutaj na niedźwiedzia. Jeszcze. Rodion i Alex są na niskim. O, Alex się zamknął w pokoju. O nie. O nie. No szkoda. Wspaniała tu jest kamizelka. Dimitri już ma jedną na sobie. Rzej, mini, ty... Możesz się zjeść coś, wiesz? Dobra, już widzę, że są zrobione dwie kurtki zimowe i bardzo dobrze. Dimitri jest jeszcze pogra w podkowy, a Alex jest załamany. A Tail? Tail upolowała tylko coś jeszcze po drodze. Dobrze, że Jason nie załamał, tak szczerze mówiąc, bo to jest mój kucharz i to by dopiero bolało, jak on by był załamany. Karawana sobie poszła, w porządku. Mogę mi jeszcze niby opierdzielić, tak szczerze mówiąc. Z tkaniny to było zrobione. No tak, tkaniny to mamy w lui jeszcze trochę, więc w dużej mierze wszystkie te skóry mogą iść spokojnie na sprzedaż. Zastanawiam się, skąd się robi różnica w kolorze tych kamizelek kuloodpornych, ale nie wiem. Tu jeszcze karabin szturmowy widzę, że robimy. Tutaj tniemy, a Rodion z Dimitri zajmuje się tym takim małym craftingiem. Dobra, widzę, że można by pozbierać troszkę łupków skalnych. To jest do wycięcia, dlaczego to nie jest kopane, nie wiem. Alex nie ukrywa się już w pokoju. Dobrze, Alex, szanuję zatem. Mawu urodziła, halo, dzień dobry, zwierzaczku. Kto się bije? Zugi Rodion. Pobili się, gałgany. Obrazili się. No w porządku. Pokaż mi zwierzątka. Mawołku mój mały, gdzie jest Mawołek? Halo? Ciele Mawoła, jesteś tutaj. Posłuszeństwo na razie cię wyuczmy. Spuszczania nie ma co. Jesteś w mawołowni. Szonia musi opierdzielić trochę roboty. Tutaj jeszcze krew posprzątaj w sypialni. W jadalni. Zależy mi na tym, żeby te statystyki tam były dosyć dobre dla nich. Rodion sobie wypoczywa, Dimitri musi was uleczyć. W sumie to można was już leczyć normalnie. Dobra, ty Zug ma jeszcze implant przeciwbólowy, to w ogóle nie ma co się martwić. I te siniaczki pozałapane, więc dobrze. Stare zadrapanie, ale to jest implant, więc to ci nie powinno działać. Więc tyle chociaż dobrego. Mini, widzę, że kończy jeszcze robić mi tutaj karabin. To dobrze, Mini. Bo Dimitri potrzebuje broni. Jak Dimitri jest ze strzelaniem? Jakoś. Trzeba by troszeczkę więcej pomyśleć o tych broniach. Dimitri widzę, że napierdziela jointy. Zobaczcie, będę smarkał jeszcze teraz co chwileczkę, bo też nie jestem jeszcze w pełni zdrowy. Przez co jestem nieco zmuszony do smarkania. Ale to myślę, że mi jakoś wybaczycie. Minor break na Soranil tym razem. A to jest Plastil jeszcze. No proszę. No to ładnie, tu można trochę porąbać. To jeszcze zostawimy te korytarze odkrywkowe w takim razie. Właśnie myślę cały czas nad tym. Nie jestem przekonany cały czas. Tail jeszcze tu upolowuje kuziorożca mojego. Dobra, leżysz, kumplu. No tak, brakuje mi teraz jakiegoś projektu dużego, budowlanego, który mógłbym zrobić. Hydroponika, bo teraz mamy chyba stal, nie? Na hydroponikę. Tutaj była stal? 900 sztuk, tak, dokładnie. Zacznijmy od określenia, jak szeroko sięgają lampy słoneczne. O właśnie. Czyli żeby oświetlić, trzeba będzie jednej. Czterech by potrzeba, albo powiększyć hydroponikę. Dokąd sięgasz? Tak jakby do... Dobra, czyli tutaj drugą lampę. Tutaj trzecią lampę. I tutaj czwartą lampę. I teraz energia, przewód elektryczny. Puść tędy jeszcze kabel. Dobra. Zacznijmy od tych lamp słonecznych. One mają chyba dosyć duży pobór słońca. Okej, jest lampa. 1600. Na przykład ile pobiera taka, załóżmy, wieżyczka? 350.
wiecie co, to anulujmy. Boję się, że mi prąd pierdolnie teraz, wiecie? No powinien mi pierdolnąć, jeżeli to zrobię. Bo mam... No dobra, jeszcze mam troszkę z górką jestem. Ho, dobra, zróbmy te dwa. To chyba nierozłącznie mnie prowadzi do trzeciego gejzera. Może zanim... Byłoby wcale nie głupim, gdybyśmy puścili drugie kable. Tylko tędy. Może zanuluj tutaj. W ogóle zanuluj tu. I teraz przewód elektryczny poprowadzisz mi tędy, tędy i tu. A drugi przewód elektryczny wyprowadzimy na przykład tędy, tędy. Żeby jak będzie jakiś pożar, żebym nie był odcięty. Wiecie, o co chodzi? Albo jeżeli ktoś mi zniszczy kable. W ten sposób. I następnie przewód elektryczny musi dojść tędy. Dobrze. To będzie mój drugi projekt badawczy na razie. Sorry, budowniczy. O nie. O nie. O kurwa mać. Uła. Proszę przestać tą robotę. Wy jesteście do wyłączenia i jest awaria wieżyczki. Huch. Dobra, to dlaczego tak się zapłakałem? Bo to ścierwo jest ścierwem niepojętym. Dlaczego? Dlatego, że to kurwysyństwo jest praktycznie przepierdolone do walki z nim. Bo stąd będą wychodziły mi potworzaki, w sensie roboty. Mam komponenty w ogóle? To jest dosyć intrygująca kwestia. Proszę, powiedzcie, że 43, dobrze. I to zatruwa ziemię, więc tak chuj mogę temu zrobić w dużej mierze teraz. Tak, idź to napraw, ścierwo, i potem tu trzeba zrobić te ściany i wszystko. Aleks, rób te ściany. Trzeba zrobić jak najwięcej takich potencjalnych osłon, z których będziemy mogli strzelać, dlatego buduję te ściany. Zobaczycie, co będzie, jak się zaczniemy z tym napizgać troszeczkę. I jeszcze tutaj obrona. Będzie trzeba zrobić worków z piaskiem. Chrzanić na razie te pole jedno. Zróbcie wieżyczki. Przede wszystkim. Te wieżyczki odłącz na razie. Nie mam siana nawet miejsca w magazynie. A widzicie? Już zaczynamy psuć tutaj glebę. Problem jest taki, że im dłużej zwlekamy, tym będzie gorzej. Która jest godzina? 14. Trzy wieżyczki są? Są. No dobra, zaryzykujemy. Wszyscy w draft. Teraz tak, Rodion, jesteś właścicielem każdego zwierzęcia świata, więc idź tu. Soranil z karabinem, idziesz tu. Mini z nożem, idziesz tu. Jason z karabinem, idziesz tu. Rodion poszedł, Zug. Zrobiliśmy ten karabin w końcu? Nie, to poczekajcie. Mini, jak dokończy jeszcze tą robotę. Dokończ to. Zug z karabinem, idź tu. Tail ze snajperskim karabinem, idź tu. Dobra, to będzie miał dobry kąt. Alex z pistoletem, idź tu. Tak. Shonia z karabinem, idź tu. I Dimitri z granatami. Dobra, na razie będziesz z granatami. Dobra, w porządku. To Dimitri, idź tu. Tak, albo tu. O, tutaj pójdziesz. Będziesz tak rzucał. A Mini też przyjdziesz tutaj z nożem. Gdzie ty jesteś? Tam. Dobra, to stań. Tutaj będziesz ratowała mi wszystkich zaraz. Wszystkie zwierzęta powinny dziarsko spierdolić teraz do ciebie. Dokładnie o to chodzi. Tail.
Mogę wam dać ostrzał czy coś? Nie, mogę wam tylko wstrzymać ostrzał. I zacznie się robić groźnie teraz. Bo... Atakujcie w to cholerstwo. Wy atakujcie w to cholerstwo. I ty strzelaj teraz w to cholerstwo. Jaki masz zasięg z tego karabinu? Masz. Tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Alex, nie! Idź tu. Granaty, dobra. To ścierwo trzeba dojechać. Czemu nie możecie strzelać w miejsce? To znaczy w to? Nie wiem. Aczkolwiek wy macie strzelać teraz w to i ty też masz to strzelać. Trzeba było to wyciąć. Dobra, leżysz. Gitara. Walcie teraz wy wszyscy w to. Trzeba to wszystko rozjechać jak najszybciej. Mechaniczny Zbigniew Stonoga jest. Na szczęście dosyć szybko rozjechaliśmy. To jest duży plus. Teraz te ściany powinny pierdzielnąć. Jak tu poleci kolejny granat. Koniec zarażaniami. Śmiecie. Dobra. Huch! Teraz zdrowie, modyfikacje. Dodaj zlecenie, wyłącz. Dodaj zlecenie, wyłącz. Masa surowców, ale jesteśmy teraz zakażeni. Dostaliśmy rdzenie ze słabością jaj. To można zarąbiście dobrze opierdzielić. Ta ziemia już będzie skażona, więc to pole w zasadzie jest do usunięcia. To pole bawełny. Wyłączyć to cholerstwo. Weź to zabij. No nieźle. Dobra. Te wieżyczki są wszystkie do rozbiórki. Teraz ty. Rozbiórka. Rozbiórka. Ty. Rozbiórka. Mówię, byliśmy dosyć dobrze przygotowani na to, więc tyle chociaż dobrego z tego wyszło. Kurwa, bobry alfa jeszcze? No do chuja pana, no. Gro! Halo! Proszę mi tak nie robić. Kto tu jest jeszcze walczący? Zug. I Shonia. Dobra, Zug, Shonia, Mini Soranil. R. No nie, Mini. Rody, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Zapraszam tu. Trzeba rozjebać te bobry cholerne. Nawet jak macie mieć break risk zaraz. Naparzę już do tego. Pizgać w to. Wszystkie bobry mają być dojechane. Jak ty zostałeś postrzelony przez Soranil? Pizgaj w to. Teraz tu. A Tail jeszcze była. Zapomniałem, że jest moim zabójcą kolejnym. Zabójcą zwierząt znaczy się. Teraz to. Która jest godzina? 22. Jeszcze parę bobrów zostało. Teraz tu. I jeszcze tu. Dobra, super. Wszystkie te bobry są do wyholowania. Koniecznie potrzebuje leczenia. Shonia. Dobra, tylko dostałaś postrzałówkę jedną. W porządku. Powinniśmy dać radę. Ale wyszło. Ale po prostu intensywny początek odcinka. No naprawdę Kassandra mi dała dobrze po piździe, widzę. Karabin szturmowy jeszcze jest do dorobienia, więc w porządku. Tym się na pewno zajmie Mini. Shonia i Jason są ranni. Wszyscy są postrzeleni karabinem. Ale kto jest czasami moim lekarzem? Nie wiem, Dimitri, nie wiem, like, zamiast podziwiać sztukę, na przykład zajmie się leczeniem moich postaci. No, nie wiem. Tak tylko sugeruję, mordo. Dawaj. Jason, proszę, zajmij się nim.
Żeby mi się nie wykrwawił, albo nie dostał chociaż infekcji. Dobrze, poor result, też do dupy trochę, ale okej. To wszystko jest do zebrania, więc to się tym powinni za momencik zająć mojej właśnie, mojej psicholerzy. I to jest jeszcze do wytransportowania. Mamy ten rdzenie osobowości, dobrze, no słuchajcie, daliśmy sobie radę. Więc naprawdę jestem zadowolony, jestem nawet bardzo zadowolony. Muszę przyznać. Chociaż tutaj widzę, że gleba wróciła do normalnego stanu. Nie jest jakoś super zakażona, więc moglibyśmy coś tutaj niby sadzić. Dobra, słuchajcie. Czas się zająć przebudówką tego szpitala, bo ten szpital trzeba zrobić dobrze. O, assault rifle jest gotowy. W porządku. Te granaty tam na razie zostawię, bo są spoko jak na moje. Gdzie ten karabin poszedł? Tu, dobry. W porządku. Tail bije z czego? Z karabinu snajperskiego. W porządku. To teraz tak. Ty podmienisz tę broń na tę broń. Gdzie ty jesteś w ogóle, Sranil? Dobra, ty się na razie rąb. Dobra. Dzik samo oswojenie. Czy ja się chcę bawić w dziki? Zarżnij go. W pędzlu cię mam trochę. Pokaż zwierzęta, dziku, wracaj do animalaria. I trzeba się zaraz tymi wilkami i tym całym ścierwem tu pozajmować. Kurwa, co za debile. Kłaść się leczyć. Zniewaga, bo oni są wszyscy powkurzani teraz na siebie. A nie, już przeszła drona. Nie, po prostu są głupkami i się obrażają cały czas tylko. A ty jesteś zły, bo ci posprzedawałem twoje zwierzaki. Za debile. Dobra, połataj to ścierwo głupie. Bobrów widzę, że teraz będzie trochę do wycięcia. Jakąś paszę tutaj serdeczną widzę, że robisz bicepsa. Super. Locha jest w ciąży. Oko! Uuu, moja świnka będzie w ciąży, jak miło. No, wpieprzają chyba te pasze, z tego co widzę. Czasami to nawet wychodzi. A, ziemniaki też wpieprzają, więc w porządku. 63 jest paszy. No dobra, okej. Szkoda, że zwierzęta nie mogę jakoś ustalić sposobu ich jedzenia, nie? Nie widziałem tego przynajmniej nigdy. Dobra, już są w pełni wyleczeni ci moi idioci, którzy się bili. Dobra, wróćmy do projektu, słuchajcie, budowy kabli, bo może warto. Polecenia, energia, kable. Tak. No i bum, tutaj, dobra. I super, i tak, i tak, i tak. Dobra, gitara i drugie okablowanie niech wyjdzie tędy, potem pójdzie tam. Potem pójdzie tu i tu. Dobra, i zaraz zobaczymy. Następnie ten generator tutaj, bo jeżeli chcę tą hydroponikę sensownie uruchomić, to ma znaczenie, jak to zrobimy. To i potem to oczywiście omurujemy, to klasycznie. Dobra, super. Myślę o tych drzwiach cały czas. Nie dają mi spokoju. Czy ich nie wstawić i zostawić je na zawsze otwartych. No, jeszcze nie wiem. Widzę, że ty ładnie powypalałeś towarzystwo. A jak to jest, wygląda? Nie, na metalu mamy teraz 1100, to jest w ogóle elegancko. Poznoszone już jest wszystko do schowków, więc okej. 2000 srebra mamy, to też jest dobrze. I tutaj mamy chyba, właśnie, mamy troszeczkę jeszcze rzeczy. Sprawdźmy, czy to jest w obszarze Animalaria 1. Jest. Czyli to wszystko będziecie mogli te zwierzęta wynieść. Dobrze. O to chodzi. Intensywne się zaczęły robić te odcinki, dużo bardziej. A to spoko. Soranil, co masz zepsutego? Spodnie. O, nie mam spodni żadnych. Robisz teraz spodnie. Przecież mamy do wzięcia chyba jakieś spodnie. Powinny być pants. Nawet są legendarne, słuchaj, te spodnie, więc mogłeś założyć nawet lepsze, jakbyś chciała, więc w porządku. To naprawdę nie robi większego problemu teraz. Lodówka wyrabia? Wyrabia na minus 5 elegancko. Tu jest są zapułapkowane. Dobra, czyli to podejście jest zabezpieczone. Dobra. Teraz hydroponika. Zróbmy w takim razie. Dobra, nie. Dajmy stół bezglebowy, jeszcze nie róbmy. Niech oni na razie się zajmą robotą tutaj z kablami. Widzę, że nawet postawili te kable. Tu jest przewód elektryczny. Plan, ale dotąd już widzę, że je dociągnęli. To dobrze. Już ty kurwo jedna mała. Trzeba by wziąć jeszcze jednego człowieka, żeby to zrobić. A pokaż mi, Zuk, ty masz karabin, nie? Daj mi Soranil. I daj mi Tail. Tail mi daj. Poproszę serdeczną Ereczkę. Poproszę przyjść tu. Karabin. Karabin. Alex. Jak tu masz broń? Pistolet. Chodź tutaj. I tail. Dajmy tempo jeden.
Co dostałeś, kolego? Wątrobę? Ładny postrzał poszedł. 100% pokrwawienia. Huch! Holel, poszedł! Dobra, tutaj widzę kolejnego dżentelmena gotowego do odstrzału. Kolejny leży, dobrze. I super, po wilku. R, zapraszam. Dobra, i te zwierzaczki są do wyniesienia oczywiście, tu możemy przyspieszyć troszeczkę tempo. Dimitri dokończy kable wraz z Soranil, tutaj trzeba drzewko jeszcze wyciąć jedno po drodze, nawet kilka będzie trzeba wyciąć, ale to żaden problem. Mogę w sumie wyciąć tutaj ten i puścić kable pod spodem, tak żeby tam były obronione przed jakąś burzą i piorunami i innymi tego typu przyjemnościami. Wynieś tego niedźwiedzio całego. No dobra, dobra, słuchajcie, to jest całkiem dobry moment, żebyśmy myślę, że na dzisiaj zakończyli. Mini widzę, że już opierdziela tutaj gros roboty, trzeba by zaraz będzie wymienić karabin i co? Mini, jak skończysz robotę, to pewnie ci damy projekt badawczy. Tak, o, widzę, że on już kapelusze robi. Mini, w ogóle, który masz poziom tego? O tak, no tak, ona napierdala teraz jak zła. Więc fajnie, fajnie nam się układa te kolonie, jestem z nich bardzo zadowolony. Więc co, ja bym inaczej byście wy, moi, a to moi drodzy był Rimworld, a my widzimy się w przyszłym materiale. Trzymajcie się ciepło, pa pa.